Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team 18. Tym razem przygotowujemy się do Foot Champions. Dla mnie to jest jak Liga Mistrzów w FIFA. Więc tak, podstawowa jedenastka wygląda dosyć mizernie, ale na podstawowej formacji 4-4-2. Innego pomysłu nie było, ale wygląda to wręcz dobrze. Pierwsza jedenastka to Wojciech Szczęsny, na Polaka stawiam jak najbardziej, by jak najwięcej bronił. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w ogólnym rozrachunku. Prawa obrona to jest Steinhofer, który grał pierwsze swoje spotkania. Dałem mu trochę kondycji, więc jest wypoczęty i ma pełne siły do gry. Następny jest Hubner, który także grał sporo spotkań. Jak na obrońcę przyzwoity. Postawiłem jednak serię A na Stefana, dam ci w ryj, więc jeżeli każdy, kto podejdzie do niego, no po prostu źle się z nim to skończy. Potem jest Ensa Kala z Ligi Tureckiej. Jego szybkość na pewno tutaj też wspomoże nas przy obronie, więc w ogólnym rozpatrzeniu ta obrona nie wygląda aż tak tragicznie, ale nie jest ona też najlepsza. Lewe skrzydło, właściwie lewa pomoc, to jest Sanchez, oczywiście nie Alexis, tylko jakiś hiszpański z Ligi Austriackiej. Potem jest Arangis, który jest dla mnie ikoną mojego klubu. Stawiam na niego, że w Champions League też nastrzela bramek. Wierzę w niego, więc mam nadzieję. Lee Frecklington. Trafiłem koszuleczki, bo dałem komuś kondycję. Steinhoferowi i w brązowej paczce wpadły mi koszulki Rotherhamu, więc założymy sobie je, by mogły one reprezentować tego irlandzkiego informa, którego trafiłem jako pierwszego informa. Prawy pomocnik to jest Kaszket z Wycombe. Potem jest Jaciofano. Widać, że to jest jakiś Włoch pochodzenia angielskiego, właściwie Anglik pochodzenia włoskiego, pomyliłem się, przepraszam, ale ma takie właśnie jakby nazwisko, nieważne. I ostatni, Boselli z Ligi Meksykańskiej. Dobrze, 5-10 minut zajmowało mi zbudowanie tego składu, więc docencie ten mój lekki trud i przejdźmy już do samego spotkania. Mistrzów jestem ja. A po co marnować kartę menedżerską, skoro to są tylko mistrzostwa FUT? No ale dużych problemów. Można grać, nie? Mam nadzieję, że nie ma tych lagów. Pamiętacie z 17? Były takie lagi, które powodowały, że... Oho, zaczyna się. No i proszę bardzo. No i to chyba na marne było, bo ten handicap, no i patrzcie, co ja bym nie robił, to i tak te Foot Champions jeszcze są zrąbane. Od razu to widać. Okej, złapał to jakoś. Boję się aż wyrzucać tą piłkę, więc lepiej ją kopnę. Dobra, Arangis. No, byłem tutaj pchany, jak najbardziej. Nie przewijam nic, bo widzę, że tu Marco Asensio jest prezentowany. 21 lat, 1,80 m, 75 kg i jak na niego to jest sporo. Dobra, my tu po prostu zrobimy zwykłe podanie do kolegi. Mam nadzieję, że to się nie skończy jakimś błędem. Okej, Ensa Kala. Nie wiem, co to było, ale mam złe przeczucia i właśnie to są te takie wewnętrzne lagi. Ja chcę coś zrobić, co powinno działać, a wcale nie chcę zadziałać. Rozumiecie taką zasadę? To jest taki paradoks. Czuję się, jakbym grał teraz Matrixa, że ja coś chcę zrobić, to ono to robi, ale w przeciwnym czasie. Więc będzie ciężko. Będzie tutaj w ogóle ciężko zagrać spotkanie. Jeżeli teraz mi się nie uda, to po prostu tego nie wrzucę i będzie po prostu zwykły fut sezony. No, szkoda. Jeżeli się teraz nie zakwalifikujemy, to po prostu ja to wrzucę
No i tu już będzie strzelony gol. Nie trafił. Ku mojemu zdziwieniu i chyba Szczęsny to obronił. No już koniec. Bo Jarmolenko z główki strzela i dabuje nam na 1-0. Więc Jarmolenko od razu daje przeciwnikowi, czyli mnie, przechlapane. A ja tutaj mam trud teraz, jak rozegrać akcję. Tak, żeby nie biegać za dużo. No i patrzcie, Kościelny już mi łatwo piłkę zabrał. Okej, coś tu wykombinujemy. Ale ja nie chcę tam biec. Jakie to jest zrąbane. Ja nie chcę biec tam. Ja pierdzielę, jeżeli takie rzeczy się będą dziać za drugim razem, to ja nie gram w te Food Champions, dopóki tego nie ogarną. No i patrzcie. I na korzyść przeciwnika jest wynik 2-0. Bakayoko. Ja nie kazałem Frecklingtonowi biegać w tamtą stronę. Przepraszam bardzo. Tylko w moją stronę, czyli w stronę przeciwnika. No ja nie wiem, co tu jest grane. Naprawdę, czuję się zawiedziony. Bo ja chcę tu normalnie zagrać mecza Food Champions i się nie da. Bo co, mam za słaby skład? Nie, to jest jakieś naprawdę nieporozumienie. I ja coś czuję, że po tym meczu na chwilę obecną nie odpalę w ogóle Food Champions, dopóki nie wejdzie patch. Dopóki nie wyjdzie patch, ja nie będę odpalał Food Champions. I tyle. Podanie. I złe podanie oczywiście. Tutaj akurat mój błąd. Będę się tutaj wkurzał, no bo to jest nienormalne. Ja chcę biec moim zawodnikiem w stronę przeciwnika na pole karne, a on mi biegnie zupełnie gdzie indziej, gdzie mu w ogóle nie każe nawet. Dobra, Szczęsny łapie, ale to nie ma już znaczenia, bo prawdopodobnie ten mecz jest już przesądzony i na pewno na jego korzyść. Strzelaj, strzelaj. No i dobra, chociaż te 2-1, ale na razie to jest nic. Kaszket strzela. No chociaż tyle dobrze, że w kwalifikacjach do Ligi Food Champions. No chociaż strzela tą honorową, ale nie wiem, czy to wystarczy. I teraz Jarmolenko chwali się swoimi skillami. I on chyba ma 5 gwiazdek sztuczek, o ile się nie chce pomylić. Bo on tak dziwnie tę piłkę drybluje. Trochę jak na Gejmara, trochę. Dobra, chociaż się odbiło. Będzie rzut rożny. No ale naprawdę, dziwna sprawa. Dobra, łap to Szczęsny. Pięknie. Wyciepamy tą piłkę. Okej, kaszket. No podaj to! Kurde. Co oni mają? Zlagowaną inteligencję. Dobra, zasuwaj. Arangis, Arangis. Pięknie. No. Ja mu tego nie kazałem! Ja mu kazałem zamarkować piłkę i przedryblować gościa. On w ogóle najpierw tą piłkę przerobił, a potem zrobił jeszcze wślizg, po czym stracił piłkę. Po straceniu piłki. No bez sensu, i 3-1, no. Jak to się nie denerwować? Ja się nie chcę denerwować, ale te rozgrywki właśnie chcą spowodować, że ja się będę denerwował. Co to jest? Ja wrzucę to oczywiście i pokażę wam jako dowód, co się dzieje z Food Champions w FIFA 18. I że tak nie powinno być. Ja to wrzucę. Poważnie. Ja wam to całkiem poważnie mówię. Tylko może we fragmentach, bo ten mecz nie będzie miał większego sensu. Podanie. Dobrze. Arangis. Ma biec. No i już mi to robi wślizg. Arangis oczywiście też poddenerwowany. Ja mu się nie dziwię. Bo ja mu chcę nie na złość, tylko na dobre. No i patrzcie, lagi. Dobra, chociaż Szczęsny teraz broni, ale coś mi się wydaje, że on jeszcze przepuści parę okazji. Dla mnie to jest śmieszna sprawa. Dobra, Szczęsny piąstkuje. Jaciofano. Podanie. No podanie, dobrze, Sanchez. No i sędzia mnie blokuje, proszę państwa, zobacz, widzieliście dowód, co tu się dzieje na Food Champions. W pierwszy dzień premiery dla ikony Ronaldo i
Nie, edycji Ronaldo i edycji Ikony. No widzicie, co się dzieje w Foot Champions. I 4-1. Owszem, powinien był zbudować lepszy skład na Foot Champions, ale zwyczajnie mnie nie stać na zbudowanie lepszego składu. Mam te 12 jeszcze tysięcy, ale co z tego? Co z tego? Chyba, że macie wy jakieś doradzenie na ten temat. Może faktycznie powinienem wydać wszystkie możliwe fundusze, które posiadam, na zbudowanie lepszego składu. Ale czy to ma jakiś sens? Bo mi się wydaje, że dalej będę miał te lagi. Dobra, strzelaj, strzelaj. Nie no, Kaszkat mógł się drugi raz wpisać na listę, ale bez sensu. No i Fracklington. I patrzcie, co te lagi robią w Foot Champions. Ja mu każę od razu podać, a on czeka 5 sekund na reakcję. Nie, ja nawet nie podaję, bo to może gdziekolwiek pójść nie w tą stronę, co trzeba. No śmieszna sprawa, naprawdę śmieszna. Dla przeciwnika, dla mnie to jest oczywiście powód do złości, no bo jestem zawiedziony, że w pierwszym dniu już takie rzeczy się dzieją. Więc EA, popracujcie nad patchem, bo będę srogo zawiedziony, jak nic nie zrobicie z tym. Bo naprawdę, to jest nieporozumienie. Żeby tak nie przygotować dobrze Foot Champions. Już w 17, pod koniec sezonu, jak były tocy, to już takie rzeczy się działy, bo jak grałem w Foot Champions jeszcze przed tocami, no to nie było takich rzeczy. Nie było takich sytuacji, jakie są obecnie też w FIFA 18, w dniu premiery dla tych dwóch specjalnych edycji. No to jest zupełnie bez sensu, gdzie przeciwnik ma nade mną pewną albo ponad pewną przewagę, a ja po prostu szarpię nerwy, by wykończyć ten mecz. Ja jestem pewny, że przegram to spotkanie, pomimo tego, że nawet jeżeli mając słabszy skład, powinienem coś móc zrobić, a nie gram i coś nie mogę zrobić. To jakby mi nie wolno było wygrać w tych kwalifikacjach, to tak wygląda, że to jest, że to są kwalifikacje bezpośrednio dla mojego przeciwnika i koniec, kropka. No i proszę bardzo, 5-1. I tu uważam akurat, że to jest mój błąd. Ja chcę RT nacisnąć, patrzcie. Ja nawet nie mogę sugerowanej zmiany zrobić. To jest kolejna wada, przepraszam, że podnoszę głos, ale to jest w ogóle jakieś zupełne nieporozumienie. To jest jeden z pierwszych filmów z FIFA, gdzie wykorzystuję do tego swoje nerwy. Naprawdę. Ja nie sądziłem, że EA zbagatelizuje na dzień dobry ważne rozgrywki kwalifikacyjne jak Foot Champions. Bo oczywiście to pewnie są kwalifikacje dla prestiżowych graczy, którzy już w 17 zabłysnęli po raz pierwszy w tych kwalifikacjach, więc co się dziwić. Dobra, i Iacciofano, on pewnie biegnie w tą stronę, w którą ja nie chcę biec, ale niech biegnie. O, to było dobre, ale jak dla mnie bez sensu. No i teraz przeciwnik mnie tu przedrybluje, tym Jarmolenko. Tu drugi przedryblowany przez Jarmolenko. Znowu Jarmolenko. Pewnie może na 6-1 jeszcze strzeli. Kaszket. Bakayoko oczywiście się tam zgłosił. Oho. No i strzał niecelny Boseliego. Ja nawet nie mogę zrobić sugerowanej zmiany. To jest w ogóle porażka. Na chwilę obecną uważam, że Foot Champions to jest porażka. Chyba, że po prostu w tej sytuacji mój skład był zbyt słaby, by się mógł w ogóle mierzyć. Nie wiem. Oceńcie sami tą sytuację, bo ja już nie chcę komentować tego zbytnio, bo zaraz sobie gardło wydrę. No i dobra, nie trafił. O, teraz pokazało mi sugerowaną zmianę. No to wpuśćmy Piotra Zielińskiego na te kilkanaście minut, nawet kilkadziesiąt. No ale co to da? Powiedzcie mi, co to może dać? I patrzcie, ja mu każę w kierunku przodu, nie tyłu obracać się. Naprawdę. Dobra, Arangis, no ja mu nie kazałem tu podawać. I patrzcie, i takie nieporozumienia wychodzą. Nie dość, że takie dziwaczne lagi, to jeszcze złe w ogóle. Złe wszystko tutaj jest. Zieliński, no złe podanie. Dobra, Hubner to miał. Ja nie chciałem Hubnerem wybijać, naprawdę. Powaga, czysta powaga, ja chciałem tylko po prostu podać. On zrobił zupełnie co innego. Fracklington, no zasuwaj tam ktoś, no nikt nie zasunie.
przynajmniej Kaszket, jedyny, który walczy przeciwko lagom w Foot Champions, pokonuje bramkarza. Nie patrzcie, jak tutaj Asensio 6-1, no co ja mogę powiedzieć, to jest porażka, na chwilę obecną to jest porażka Foot Champions, a po prostu mój skład jest słaby. To są wyborowe powody, albo po prostu Foot Champions nie jest jeszcze przygotowane do takich rozgrywek jak należy, albo mój skład jest zbyt słaby, by mógł stawiać się lepszym. To są te moje proponowane powody na to, by jeszcze nie grać na chwilę obecną Foot Champions. Dobra, Boselli. To było pewnie do nikogo. No jasne, Boselli, rzecz jasna, zamiast to gdzieś podać, to wyciepał spoza linii bramkowej. Jest 6-1 w tym momencie. Ja jestem rozczarowany. Zaraz będzie 7-1. Nie trafił. A teraz Arkadiusz Milik wejdzie jeszcze na 20 minut. Niech pogra w tych kwalifikacjach, które pewnie i tak już przegrane są, bo to bardziej niż pewne. I patrzcie, ja chciałem zrobić szybkie podanie w prawo, nie w lewo. I patrzcie, naprawdę, co to jest? No i ja nie chciałem Zielińskim przyspieszać, ale on i tak zrobił swoje. Musicie to ocenić i stwierdzić, co to jest. Co to jest za przyczyna tego, by na pierwszy dzień premiery Foot Champions w taki sposób zacząć. Nie robię już zmian. Ja nawet nie trzymam RT. One same mi chcą zrobić sugerowane zmiany. Ja nic nie robię. Co to jest? Jest 1-7. No i obracam sobie gościem. Fajnie, że Boselli. Nie wiem, może mam nie biegać tymi zawodnikami. Może oni sami za mnie będą biegać. Może za niedługo jeszcze podania za mnie będą robić. Wiem. Niepotrzebnie się teraz denerwuję, ale jak dla mnie to już jest pierwsza mocna wada FIFA 18 na chwilę obecną. Nie sądziłem, że do tego dojdzie. Nie sądziłem, że ja tak się wypowiem krytycznie na temat nowej FIFA pod względem Foot Champions, ale no niestety mamy taki stan rzeczy, że no musimy jakoś to przeżyć. Do pierwszego patcha czekam. Póki co te Foot Champions na razie nie będą nagrywane i nie będą przeze mnie też rozgrywane, bo po co ja mam znów przegrywać, denerwować się, kiedy wiem, że ja na pewno przegram. No i tu Zieliński według sędziego nie był faulowany, więc no spoko. 8 minut. O, proszę. Jakieś rozegranie, ale które poszło na nic. No jak dla mnie porażka. Porażka. Obrona obrona się gorzej sypie niż przy obecnych rozgrywkach sezonowych. Naprawdę. Aha. Super, kurde. Dwa razy kopnąć piłką w nogę przeciwnika. No pozdro. No nic. Nie wiem, co ja zrobiłem źle, że musiałem dostać takiego przeciwnika, który mnie jedzie 7-1, jak w sumie Brazylia Niemcy, czy Niemcy Brazylia. No pozdro. Sędzia gwizdź już to. Jeszcze nie ma 90 minuty, ja już chcę, żeby gwizdał, widzicie? Tak negatywnie teraz zadziałało na mnie Foot Champions, które jest niedorobione. To jest taka moja długa opinia na temat Foot Champions. Ja się spodziewałem, że... Czy spodziewałem się, ja mogłem przypuszczać, że nic nie zrobili jeszcze z Foot Champions, ale że aż tak? O, Szczęsny się chociaż wykazał na koniec porządną interwencją.